Widzicie Państwo przedruk dzieła Kaspera Eliana z 1475 roku. Co ciekawe, znajdują się tutaj po raz pierwszy wydrukowane trzy modlitwy w naszym ojczystym języku. Okazuje się, że historia polskiego druku i dolnośląskiego to Wrocław. W naszym mieście został wydrukowany pierwszy tekst w języku polskim. Były to dwie strony z dzieła pierwszego drukarza Polski, Kaspera Eliana. Oryginał tekstu Statuta Synodalia Wratislawiensa znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Druk przechowujemy od około 200 lat. Trafił do nas z klasztoru Norbertanek w Czarnowąsach po sekularyzacji klasztorów w Prusach ówczesnych, czyli po 1810 roku. Druk jest po łacinie, jednak znajdują się w nim modlitwy w języku polskim. Kasper Elian był kanonikiem, a dzieło zawiera postanowienia biskupów wydawane na synodach. Teraz, niemal 550 lat później, druk odtworzył Maciej Zarański z drukarni Otwarta 12 na wrocławskim Nadodrzu. Cel projektu to edukacja, że początki polskiej typografii to Wrocław. Tutaj na przykład jest taki fragment, owoc w nawiasie był zrobiony, płód brzucha, zamknąć nawias, to też wszystko było ręcznie wprowadzane, to też wymazałem, a więc mamy tutaj po prostu czystą formę typograficzną złożoną przez Kaspera Eliana. I to odwzorowane z jaką precyzją. Oryginał wygląda tak. A oto przedruk Macieja Zarańskiego. Drukarz wykorzystał do dzieła specjalny papier czerpany ręcznie, a także robioną na zamówienie farbę typograficzną. Praca nad przedrukiem dwóch stron trwała niemal pół roku. Przygotowałem faksymile tego druku, a więc obraz po prostu w komputerze, wyretuszowane zdjęcie, które otrzymałem. To zostało wysłane do firmy z Poznania, z którą współpracuję. I przygotowano właśnie takie dwie formy magnezowe. Która została odbita i tak powstało dzieło. Teraz można wspomóc drukarnię, gdyż tak zapakowane dzieło będzie sprzedawane w formie na rzecz Fundacji Klubu Innowatora. Każdy egzemplarz będzie numerowany. Do egzemplarza właśnie teraz przygotowujemy specjalny druk, który potwierdza oryginalność tego tekstu. Z przedrukiem oczywiście. Oryginał dzieła z 1475 roku można obejrzeć w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod nazwą właśnie bibliotekacyfrowa.pl, gdzie można go kartkować, obracać i powiększać. Każdy ma szansę spróbować przeczytać i każdy ma szansę spróbować porównać to z tym językiem polskim, którego używamy współcześnie. Odtworzenie druku sprzed niemal 550 lat okazuje się, że nie jest problemem. Takie cuda zdarzają się i to we Wrocławiu. Echo 24, Marta Wrońska.